Rówina, jestem promień, a dziś nie w AR, FNAF AR, a tier lista skinów i postaci z FNAF AR. Mam tutaj trzy przyszykowane, więc zacznijmy od tej. Freddy, pokonuje się Freddy'ego w sumie. Chwila. Nie no, Freddy w sumie SK. Endo również S. Najłatwiejszy. Foxy trochę się trzeba namęczyć. Chica również. Chociaż Foxy jest trochę ciężki. To zrobiłbym tak. Balloon Boy tu. Baby CPU. Baby chyba nie walczyłem. Frostbear. Spoko. Nie jest taki ciężki. Tu to tworzenie tylko skina, bo CPU nie ma, więc skin mi się średnio podoba. Springtrap CPU jest very easy, myślę. To nie wiem co to jest, chyba Shadow Bonnie, ale nie mam pojęcia. Jeśli tak, no to nie chcę mi się zbierać po prostu tego remnantu. Toychica ma takie CPU. Freddy, no też nawet łatwe CPU. Mangle trochę się trzeba nasiłować z tym CPU. No i tutaj Bonnie, więc tak wygląda ta moja tier lista. O, tak powinienem mieć. Kolejna tier lista. 8-bit baby. Łatwo, tylko trzeba się szybko obracać. Ten skin baby jest bardzo ładny i straszny. Balora. Zapomniałem co, jak się ją pokonuje. Ten Endo Flaming. Spoko skin. Scorching Chica. Też spoko. Chocolate Bonnie. Bardzo ładny. Easter Bonnie. Spoko. Cyrkowy Foxy. Ten Freddy mi się nie podoba. Highscore Toychica. Spoko. Jacko Bonnie. Jacko Chica. No spoko, no. Tam Mangle. Radioactive Foxy. Ładny. Clown Springtrap. No. System Error Toy Bonnie. Ładny. Toxic Springtrap S. Jest przepiękny. VR Toy Freddy. Bardzo ładny. Zatytułowaności Chiki. Flaming Springtrap S. Tak to wygląda. Kolejny tutaj mamy. Okej. Arctic Baloya. Balora. Spoko. Ten Foxy mi się nie podoba. Hellstick Bonnie jest mega ładny. Dark Frost Per. Nie pamiętam. Fajne ma dźwięki. Ona jest spoko. Mech, bardzo ładny, ładny, ładna, nie podoba mi się. SK, Pontel Chocolate Bonnie, przepiękny. W sumie spoko jest to Mangle. Dałbym ją tu. Śmieciuch tu leci. Woodland Toy Freddy tu. Ten Freddy, go nie miałem, on mi się tak nie podoba. Balloon Boy, nawet go nie pamiętam. Pirania Plushtrap jest ładny. Ładny. Ta Balora, pamiętam jak ona wychodziła, ale czy aż taka ładna jest, nie wiem. Tu mamy jeszcze więcej postaci, ale również customowe. Ale to nie będę oceniał. Więc moim zdaniem na top tierze jest po prostu Motel Chocolate Bonnie, potem Headstick Bonnie, no i Toxic Springtrap. To jest moje top 3 najpiękniejszych skinów. Nie jestem pewien, czy oceniłem wszystko. Pewnie nie, ale tak to wygląda.